Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku z Grida 2, słuchajcie, bez zbędniejszego gadania. Lecimy sobie tak naprawdę w USR dalej, ponieważ tutaj wyzwanie i zawody specjalne już przejechałem w poprzednim odcinku. No to lecimy w USR, nic innego nam nie pozostało. Tym razem może pojedziemy sobie troszkę innym autem, co? Na pewno nie tym, no nie, tamto nie. Polećmy sobie tym naszym. Może co? Albo tym spróbujmy. W końcu specjalnie go wziąłem na te zawody. Zobaczymy, czy nim mi pójdzie lepiej niż tym Nissanem. Aczkolwiek mam pewne wątpliwości co do tego. Dobra, te trasy generalnie chyba znamy. Kęp traw i przydrożnych rowów. Mogą one spowodować poważny wypadek. W tym wyścigu musisz dać z siebie wszystko. O zwycięstwie decyduje jedna runda. Postaraj się. Jedna runda, no to zobaczymy. O kurde, ale to auto wynosi. Jest potężna masa. Ten samochód waży naprawdę bardzo dużo. I no raczej nie za bardzo nadaje się do tego typu wyścigów. Zły, niestety złego wyboru dokonałem. Bardzo złego. Teraz będę za to płacić. No ale więcej razy tego błędu chyba już nie popełnię. Autko naprawdę fajne. Jest to amerykański Dodge, ale no mimo wszystko na wyścigi to auto raczej się nie nadaje. To auto jest fajne do pojeżdżenia sobie na spokojnie wieczorem, od czasu gdzieś tam przygrzanie, ale na prostej, na pewno nie na zakrętach. Te auta amerykańskie nadają się tylko na drag racy co najwyżej. A takich tutaj zbytnio nie ma. Ten bok mam taki już zmasakrowany. Strasznie. O, shit. O, wpite. Nie, to by się bardzo źle skończyło. Tak myślałem, że za szybko będzie. Do tego auta. Holy shit. Myślałem, że jakoś z tego wyjdę, ale niestety. Odgłos ma bardzo fajny, no, tu jest silnik na 100% V8 wstawiony. Typowy silnik dla amerykańskich wozów. I chyba meta. Tak jest. Dojechaliśmy, nie było większego problemu z tym, no ale mimo wszystko autko raczej nie jest na takie wyścigi. O kurde. Będzie niestety więcej tych wyścigów, to były dopiero eliminacje. To jest taki jakby pojedynek. Więc no... Jeszcze dwa wyścigi, zaraz półfinał, potem finał. Okej, to se pomijamy. Ależ kościu wystartował. Zaczynacie wyścig obok siebie. Jak najszybciej uzyskaj przewagę i postaraj się jej nie stracić. Postaram się, dobrze powiedziane. O, Jesus! Świetnie, kurczę, te tylnie światła hamowania są podświetlane, kurczę, zrobione ogólnie w tych samochodach. Wygląda to niesamowicie. Niesamowicie ekstra. O, fuerte. Kilka rysek na lakierze nie przeszkodzi mi w dalszym jeździe. O, shit, skały. Szkoda tylko, że lewe światełko mi nie działa tylnie stopu. Bardzo szkoda. Bo tak jak przed chwilą mówiłem, bardzo mi się one podobają.
Nie no, mówię, auto nie nadaje się na takie wyścigi. Oczywiście, no, gdybym był, kurczę, mistrzem w tę grę, to tak naprawdę każdym autem umiałbym, kurczę, pojechać, ale... Hello, ja dopiero zacząłem grać w tę grę. No więc... Nie pojadę każdym samochodem. Okej. Oż ty w życiu. Gości mi siedzi na ogonie przez to, że skasowałem znak i przez to, że zahaczyłem trochę trawy. Ale mnie nie wyprzedzi na praktycznie finiszu. Nie ma takiej opcji. To auto jest za szerokie. A ja oczywiście bym się też nie dał. Tak bym manewrował, żeby gościu nie dał rady. Okej. I lecimy dalej. Dobra, przynajmniej tutaj mamy. Obowiązują kary za stłuczki. Oznacza to, że rywal będzie ci odpłacał pięknym za nadobne. Bądź czujny. Tutaj mamy w miarę równe szanse, ponieważ gościu też jedzie amerykańskim wózkiem. Więc no, podejrzewam, że tutaj już będzie o wiele łatwiej niż z tymi poprzednimi. O, shit. Totalny crash, destroyed. Oh, no! No, no, no. Nienawidzę skał, nienawidzę. Ciśnij, ciśnij. Kurde, jeszcze tylko dwa razy mogę cofnąć, bez kitu. Chciałbym mieć auto, które na dwójce ciśnie 150. Szczerze powiedziawszy. W sumie mogłem nie cofać. Nie... Tu bym chyba z tego raczej wyszedł w miarę. Żyjesz? To nie wyglądało najlepiej. Co? Aucia! No, 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 no! Ostatni raz! Oh no! Okej, jestem, słuchajcie, z powrotem z wami. Dostałem... Znaczy miałem telefon, musiałem odebrać. Tak jak wspominałem... Już nie mogę cofać, więc muszę być ostrożny. A propos jeszcze tego, że chciałbym mieć auto, które na dwójce ciśnie 150, słuchajcie. Ma to swoje plusy i minusy oczywiście. To auto ma tylko 4 biegi, bo typowy amerykański samochód ma tylko 4 biegi. Max 5, to jest totalny max. Tego to właśnie typu takie starsze wozy. No tutaj jakby nic dziwnego, że on tyle ciśnie na tej dwójce. No dobra. Wygrana jak najlepiej się tylko dało. Okej. Wykonane zadania jedno. I fani, tak. Oh yes. Nieźle, nieźle, 18 tysi. Dobra, Diesel. Amerykańscy fani wprost pokochali WSR. Najwyższa pora przeprowadzić pierwszy finał serii.
Do zobaczenia na linii startu ostatniego wyścigu. Tu już nam nic nie zostało, prawda? Czyli lecimy. Finał. No cóż. Chwila, co tu się stało? A to? Jeszcze tutaj muszę przejechać. Hello, Tintela. No i tak jak powiedziałem, nie lecimy już tym autem, tylko tym Nissanem, który mimo wszystko jest jednak no najlepszym autem do tego typu wyścigów. Czy ogólnie do każdego typu wyścigów to jest dobre jednak auto. Ale nie powiem, nowsze by się przydało. Jakieś. Jazda na torze. Indianapolis. To Harrison Carter. Nie zawsze gra uczciwie, więc nie daj się zepchnąć z trasy. Okej. No to tutaj wyjątkowo powiem wam szczerze, nic trudnego, że dokonałem teraz tragicznego wyboru, bo tutaj jest właśnie przydatny samochód, właśnie, albo i nie. Nie, dobrze, słuchajcie, jednak dobrze wybrałem. Dobrze wybrałem, bo myślałem, że to będzie ten tradycyjny taki wyścig dookoła. Tylko i wyłącznie dookoła, że tam cztery takie w miarę łagodne zakręty i długie proste. Myślałem, że to będzie to, ale jednak nie. Obserwuj uważnie jego tory jazdy i spróbuj go wyprzedzić. Nie muszę obserwować toru jazdy, żeby go wyprzedzić. Trzy okrążenia. Faster. Dobra robota, jesteś w pierwszej trójce. Oh no. To kosztowało cię trochę czasu. Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym. Jestem nawet bym powiedział troszkę bliżej. O, zaścięty zakręt, kurczę, mi mnie spowolnili. Wylądowałeś w samym środku stawki. Nie wierzę. Pierwszy raz się z tym spotkałem, no ale dobra. Przynajmniej mamy nauczkę. Teraz pokażmy, na co stać to auto. Prędkości maksymalnej. Jeszcze tylko dwa okrążenia. Goń się, co? Za frajer. Come on. Shit. Ależ oni są z przodu daleko, ja pierdzielę. Szybciej! Ostatnia prosta. Ciekawe, czy tutaj... będę im dorównywać tempa, czy nie. To było najszybsze okrążenie, jak do tej pory. Dobra, tego mamy z głowy. Goń się, frajerze. Szybciej, szybciej. Musimy go dogonić. Dobrze. Yeah, man. Look at that. Kurde, siedzi mi na ogonie.
O, come on! The hell? Ścięty zakręt. Dobre sobie. No to będzie lipa w takim razie. No to będzie lipa. Bo teraz już mamy... Teraz już go nie wyprzedzimy, słuchajcie. Niestety. Nie ma takiej opcji. A, no dobrze, zobaczmy, czy coś się wielkiego stało z tego powodu. Znajdujesz się wśród najlepszych na samym szczycie tabeli. A. Wszystko, żeby chociaż utrzymać tę pozycję. Nie jestem najlepszy. A więc, no, będzie trzeba się postarać teraz. Okej, jeszcze jeden wyścig. Drifty pozwolą ci w pełni wykorzystać potencjał tego auta. Obróć auto, zredukuj moc i utrzymuj drift tak długo jak się da. Spoko. Atakuj pierwszą trójkę. Co ty nie powiesz? Jak tu trzymać drift, jak kurde jakaś pała jedzie przede mną, która nie umie jeździć? Goń się. Dobra, tego pierwszego musimy dogonić. Trzy okrążenia znowuż są. No nie! Cholerne ścinanie zakrętu. Już go miałem. Power! Do końca tylko dwa okrążenia. O, shit. Zjeżdżając z trasy straciłeś trochę czasu. Trzeba go odzyskać. Spoko, luz. O mnie się nie martw. Ja sobie radę dam. Dobrze, dobrze. Odszedłem im troszkę. Byle teraz utrzymać tę przewagę. Nie, nie ścinaj, nie ścinaj. O, całe szczęście. Nie, nie przyczepili się. Masz 5 sekund przewagi nad rywalem. Staraj się utrzymać prowadzenie. Jak najbardziej. Na prostej mogą mnie troszeczkę dogonić, ale nie powinno być jakiejś tragedii. Lol, czemu ja siedzę po prawej stronie? Czy tu, tutaj jest najszybsze okrążenie wyścigu? Kierownica po prawej stronie? Hello? Czy my w Anglii jesteśmy? Porażka. Dobra. O, wpytę. Szkoda tylko, że mi chwilowo przylagował dźwięk. Dobra. Nie ścinaj, nie ścinaj. Och, och.
O, dobra, to jest ostatnie okrążenie. Teraz popatrzyłem, więc spoko. Masz 5 sekund przewagi nad drugim kierowcą. Tak trzymaj. Dobra. No, no. Zjedz z tej trawy. Tutaj powiem wam szczerze, że ten gras w przypadku właśnie w porównaniu do gry da jedynki nie jest taki straszny. Tutaj jak na niego wjadę, no nic się aż takiego strasznego nie dzieje, da się z tego wyjść. A w gryzie jedynce było to no, generalnie niemożliwe. Kręciło z cudem. Okej, okay, mamy 22 minuty. Dobra robota, ale podejrzewam. Gratuluję, jesteś pierwszy. No nie powiedziałbym, gościu ma tyle samo punktów co ja. Hello, naucz się liczyć. Jestem pierwszy, ale egzekwo z jakimś gościem, nie? Kurde. Jeżeli będzie jeszcze jeden wyścig, ale nie będzie, bo tam pisało dwie rundy. No cóż. No cóż. Miodzio. Taka liczba mi się podoba. Od razu wiedziałem, że się sprawdzisz. Jak na początkującego zdobyłeś niespotykaną liczbę fanów. Zakończmy ten sezon z klasą. Do zobaczenia podczas finału. Okej, okay, oczywiście finał, słuchajcie, podejrzewam, że będzie dosyć długi. A z racji, no, mamy 3 rundy, więc to sobie już odpuścimy, ponieważ mamy 23 minuty i myślę, że to jest idealny czas. Także cóż, dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się ciepło i cześć!